Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Nazywam się Adam Razik. Jesteście u mnie na kanale na malowaniu, jak powiedziałem, zarabianiu, kreatywnym, pięknym życiu. Ktoś mnie zapytał, dlaczego zarabianiu? Dlatego, że będę tutaj mówił, jak zmienić swoje życie, jak zarabiać kasę po to, żeby spełnić swoje marzenia. I będę też takie odcinki, i robię już takie odcinki, na pewno sobie u mnie na kanale tego rodzaju filmy znajdziecie. Natomiast dzisiaj zaczynamy nowy obraz. Czasu mało, trzeba dużo, dużo malować, dużo pracować, żeby realizować te założenia, czyli moją wystawę, która niebawem. Natomiast ten obraz to będzie z tej takiej serii kontrastów i to będzie kontrastowy taki dopełnienie do tego dużego, pamiętacie? Te trzy kontrasty, czyli niebieski, niebieski z pomarańczowym i to właśnie będzie dzisiaj ten obraz, dopełnienie do tego dużego 50x70. Drugi to był czerwień z zielenią i żółty z fioletem. Teraz dzisiaj będzie ten obraz, że tak powiem. Teraz zastanawiam się, jak to będzie. Aha, już chyba. Jak powiedziałem, jak wszyscy wszyscy moi stali widzowie wiedzą, że maluję w ten sposób, że najpierw nakładam na obraz, na płótno, na podobrazie, nakładam rysunek. Po prostu nakładam czarną bądź też złamaną troszeczkę innym kolorem, tym razem niebieską, nakładam kolor, nakładam rysunek, to ja mówię kolor, nakładam rysunek i w ten sposób staram się, nie wiem co to jeszcze w tym będzie, po prostu będzie abstrakcja i właściwie jakiś tutaj dokonuję teraz swego rodzaju podziałów, może to będzie coś gdzieś, też chciałem tam na tej ekspozycji ustawić ten obraz, te obrazy w jakiejś takiej fajnym układzie, żeby obok siebie z jakąś swoją kompozycją węższy na dole, szerszy na ten większy na górze, w następnym na przykład jeden kontrast, drugi kontrast na dole tu był na przykład węższy, to będzie ten duży na dole, a węższy na górze i tak wiecie, taką kompozycję stworzyć i dlatego tak troszeczkę tak zerkam, bo to jest jakoś właśnie ten duży obraz, to właśnie ten obraz. Ten obraz będzie jak gdyby dopełnieniem tego i tutaj chcę tak sobie znaleźć podobną kompozycję, znaczy kompozycję w sensie takiego układu kompozycyjnego, takiego ruchu na tej płaszczyźnie obrazu i tak dalej, natomiast też on jeżeli będzie w sąsiedztwie, to może oczywiście będzie istniał jako oddzielny obraz, natomiast może być powiedzmy taką kontynuacją, czy jakąś, może być po prostu zestawiony i malowany, wieszany i wystawiany, oglądany razem z sąsiadem, czyli tym siostrzanym, większym obrazem, tak? Dlatego teraz nie wiem, czy tutaj wystarczy taki podział, czy jeszcze sobie tutaj wprowadzę coś, może tutaj od tej strony, może taki, albo zawsze, jak Wam opowiadałem już, zawsze w tych kompozycjach, nie wiem, może tak, może nie. Tutaj na pewno będzie coś ciemnego, jakaś duża płaszczyzna taka. Podkreślę, zaraz wezmę taki ciemny, nawet tym cienkim będzie, podkreślę jakąś tam takim. Nawet nie, powiem Wam tak, że na początku tego malowania takiego obrazu może nawet połączyć mocno pędzel, nawet żeby tam jakieś zacieki, Wam coś zaciekło, coś się stało takiego, żeby te dwa dominujące kolory, czy ten niebieski z tym, czy ten kontrast niebieskiego z pomarańczowym, no to ja wybrudziłem to, no ale to jeszcze wszystko jest do zrobienia, do poprawienia. Natomiast pierwsze podejście do obrazu u mnie tak wygląda, że to jest jakieś tam założenie rysunkowe. Chociaż tego mówię, to nie robimy szczegółów, niczego tam takiego szczególnego, znaczy takich detali. Nawet, no wiadomo, przy takich, powiem Wam taką zasadę, że nie może być taki na przykład mały obrazek, tego rodzaju, tej wielkości obrazek, nie może być wyglądać w ten sposób, że będą, nie wiem, trzy duże podziały i koniec, tak, czy tam cztery. W jakimś nawet ciekawym układzie, no, geometrycznym, bo to będzie obraz mało ciekawy, mało interesujący. Powinno się znaleźć w takim obrazie, moim zdaniem oczywiście, to jest tylko moje skromne zdanie, powinno się znaleźć na takim obrazie coś,
co przyciąga uwagę, powinny być większe płaszczyzny, powinny być też mniejsze, jakieś detaliki, tak? Tu, nie wiem, mogą być przy takiej abstrakcji, dlatego jest fajne nawet dla takich, dla was początkujących, że tutaj w takich obrazach bawicie się kolorem, bawicie się tą przestrzenią takiego, nawet takiego małego formatu, natomiast nie musicie kontrolować, już to wielokrotnie powtarzałem, nie musicie kontrolować, żeby ten obrazek był, że tak powiem, żeby był, no, żeby był odwierną kopią czegoś tam, obrazem realistycznym, dlatego taki obraz się łatwiej maluje. Jest to tylko zabawa kolorami, zabawa barwą i do tego was zachęcam i to wam radzę. O, tu na przykład zrobię coś takiego, nie wiem, ten kolor jest, dodam karminu, zrobię coś w rodzaju, powiedzmy, troszeczkę bieli, ten niebieski pójdzie taki, w taki kierunek, w kierunku fioletu, o, czegoś takiego, może to za ciemne, a, nie. Powiedzmy, tu planowałem, że to będzie właśnie ten duże odniesienie i duża zabawa z tym, a może tu nawet taki, o, tu nawet takie przejście, a tutaj będzie ciemne, o, coś takiego. Oczywiście, jak powiedziałem, ten obraz, jeżeli to jest obraz przy takim założeniu, że to będzie obraz, no, oparty na tym kontraście, czyli niebieski z pomarańczowym, to nie znaczy, że ja będę teraz malował, już to też wielokrotnie wam powtarzałem, wszystkim tym, którzy mnie oglądacie, to wiecie, że to będzie tylko obraz, który oparty na tym, na tych dwóch kolorach, tak? Tu będą, zaraz to zobaczycie, znajdą się różne inne kolory, tak? I będzie zieleń, będą jakieś wysmakowane inne, i będzie żółty, no to żółty będzie na pewno, ale będzie czerwień, będą po prostu, o, tu jakaś oliwka taka, akurat takim, coś tam takiego się zrobiło. Chcę, żeby ten, tego rodzaju obrazy powinny być, no akurat tu może za bardzo pojechałem, no, taki brudny, ale one, żeby, o, żeby one sprawiały, te, tak, które ja wam podpowiadam, no, już takiego, trochę takich tajemnic, że tak powiem, one powinny sprawiać na widzu wrażenie, że ty tego koloru poszukiwałeś, tak, że ja nie mówię, że to, że ja go nie poszukiwałem, no bo samo to, że się pojawił akurat w takim odniesieniu, w takim walorze, w takiej barwie, że ja go wymyśliłem w ten sposób, że go wykreowałem na palecie, no to nie powstaje, nie bierze się po prostu tak od czapy, no po prostu coś tam, jakiś proces musiał myślowy zajść we mnie, zdarzyć się, że po prostu taki kolor położyłem, tak? To nie znaczy wcale, że to po prostu jest nieprzemyślane, czy jakoś bezsensowne, tak? To dlatego ja zachęcam, żebyście, no tu chciałem taki kolor, nawet od tego, także sobie trochę, bo też matką przetrę, bo ten cały narożnik miałem sobie zmienić inaczej. Trochę już się brudzę tutaj, widzę, szpacalkę sobie zrobię. Nie mam szmateczki jakiejś fajnej. Muszę tak chować przed wami, że brudną szmatę tu mam. No, to przetrę. Każde takie przetarcie szmatą to też jest o tyle. Farba zostaje tylko tam powierzchniowo, tak niewielka jej ilość. I to szybko przesycha i możemy za chwilę tam kłaść bez problemów kolor i... O, tutaj tylko sobie na razie zaznaczę, że tutaj chcę to. Widzicie, troszeczkę on na pewno się teraz przebrudził, ale już... O, już ten kolor... Tam jest zaznaczony, że ten walor, tego rodzaju kolor chcę tam położyć. Trochę wziąłem za wąski pędzel, no przy tego... Jeszcze przy tym malowaniu, w tej fazie, to powinno być jak najszerszy pędzel. I jak powiedziałem, zawsze malujemy, ja maluję, od ogółu do szczegółu. Dlatego teraz powinienem to właśnie w ten sposób poprowadzić. Tutaj od razu, o, tu może coś takiego się zdarzyć. Nie wiem, niejednokrotnie będę używał takiego języka, musicie mi wybaczyć, powiedzmy, niezwiązanego, wydawałoby się, z malowaniem, z malarstwem, no nie chcę tutaj górnolotnych słów używać, to jest jakieś malowanie i malarstwo. No jest malarstwo, no ale ja tam jestem odległy od takich, jak powiedziałem, ja jestem jakimś takim rzemieślnikiem, który coś tam jakoś technicznie potrafi niektóre rzeczy zrobić. Zdarza mi się być
zdarzały mi się obrazy lepsze, gorsze. Potrafię, tak jak ostatnio, z takich trudnych sytuacji wychodzić i odnaleźć sobie, nawet jeżeli jakiś błąd popełnię na tej płaszczyźnie obrazu, to potrafię jakoś tam go rozpoznać i z nim się zmierzyć, tak powiem. No ale wracając do malowania, po prostu teraz, no to mówię, zdarzają mi się, mogą mi się zdarzyć jakieś obrazki, które jak mówił profesor Zutkowiak, Bóg mi rękę poprowadził, no może tak się zdarzyć. Też jakiś akcent, o, może jakiś czerwieni, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. O, są bardzo fajne, popatrzcie, czerwony, żółty, ta czerwień w ogóle zauważyłem przy ostatnim obrazie, że tu fajnie, jak jest nakładana, maluję teraz, to jest chyba ta czerwień, to tego akryla, akryl ten firmy Renesans. Fajnie jest jak nałożę ją, jak położę sam ślad zostawię, za chwilę po prostu będzie tak, że ten jakoś wejdzie w to płótno, zrobi się taki bury. Dopiero pewnie, mam nadzieję, że tak będzie, dopiero pewnie werniks go tam podbije i doda świetlistości temu kolorowi, chociaż mogę się mylić. No ale zobaczymy, o. Tu, aż mi się, po prostu aż mnie prosi, aż korciło, żeby tu pobawić się od razu w taki detal, bo popatrzcie, takie dwa żółty z czerwonym, coś mi to fajnego zagrało i tak od razu chciałem, od razu chciałem to podkreślić. Okej, okay. Mam fajne akcenty w obrazie i dalej. Teraz znowu wejdę, wezmę trochę czerni. Czerni obrysuję troszeczkę tak. Nie wiem, czy powinniście się ode mnie uczyć, czy tam jakoś podglądać moje malowanie, bo. Ale kurczę, no może. Są różne sposoby na to. Ja mam taki. Może wam on odpowiadać bądź nie, ale dla mnie, mi to jest pomocne, tak? Jak ja sobie w ten sposób teraz. Ten obraz, po prostu parę plam położyłem, jeszcze parę uzupełnię, bo tu wszystkich jeszcze nie położyłem na tej płaszczyźnie tego obrazu. Dobra, to zostawię na chwilę, ale akurat bardzo fajnie mi się tutaj, tu gdzieś takie maźnięcia pozostawały, tu coś zrobiłem takiego, że, i to mi się fajny, że tak powiem, rysunek w tym zrobił. Wygląda to jakby artysta, czy ten twórca, kurczę, będę się strzegał tego słowa artysta, ale jakby twórca się po prostu bardzo wnikliwie w tej abstrakcji się tam ją wystudiował, żeby taki kształt odnaleźć, tak? No bo chociaż możecie mieć odmienne zdanie, bo niektórzy powiedzą, no co to jest, co ten facet się bawi w jakieś tam planki, co to takiego namalować, coś takiego, no właśnie, może nie jest właśnie trudne, niektórzy z was pewnie do tego tak podchodzą. Ja sam też kiedyś takie, do tego tak podchodziłem i podobnie myślałem, co to taki tam Picasso, czy jakiś tam parę plan, walnie, zresztą to tak się utarło, nie, mówienie takie, że to za, że niektórzy ludzie w ogóle nie traktują obrazów abstrakcyjnych jako wartościowe, tak? Bo abstrakcja to nie jest nic, co by jakoś tam. I nawet nie przemawiają do nich jakieś tam odniesienia, analizy. Przecież były różne, że tak powiem, historie sztuki. Chyba proste mi się na razie. Okej. Okay. To wynikało pewnie na pewno z różnych Strzemiński, Mondrian, w ogóle wiele tam, Kandinski, po prostu to wynikało z wielu, że tak powiem, teorii, które sprawiały, że te obrazy były właśnie w takim, nie wiem, taki, przybierały taki kształt, jaką formę. Natomiast, ludzie tak no, podchodzą do abstrakcji, jak podchodzą. No. Dla niektórych to po prostu nigdy nie będzie zrozumiałą sztuką, co jest w takim malowaniu kwadracików, prostokącików, czy w ogóle jakieś tam czegoś, co nie ma uzasadnienia, czy nie ma odniesienia do rzeczywistości, tak? Ale okej, ja wracam do mojego obrazka. Fajnie, troszeczkę brakuje mi, i teraz zaraz wezmę szeroki pędzel, brakuje mi żółtego koloru, tego, to ma być, nie, pomarańczowego.
tego pomarańczowego, takiego fajnego pomarańczowego koloru, ale jasnego. Teraz wezmę taki żółty. O, i troszeczkę takiego zrobię pomarańczowego, który mi zrobię taką większą płaszczyznę. No to tutaj ją zakończę, bo tutaj chciałem, żeby ona może tak się urwała, tutaj ok, dobra. I wejdę tu może. Wiem, jeszcze troszeczkę bieli. To będzie tu. O, i nie bójcie się szerokim pędzlem malować. Szeroki pędzel, zobaczcie, zostawimy nieraz jakiś ślad. Gdzieś tutaj wjadę sobie na tą sąsiadujący kolor, na tą sąsiadującą plamę, ale po prostu pokrywam sobie całą płaszczyznę tego tego miejsca, który, na które ten kolor nakładam i już następnym posiedzeniu, następnym podejściu do obrazu będę miał znowu jakiś pędzel, jest w miarę nowy i zostawia ślady. Nie ślady, tylko włosy, włosie. Ach, tego nie lubię. No cóż, takie też trzeba użyć, tym bardziej, że trochę pędzli mi było, bo podarowałem, czy oddałem jednym. No dobrze, to kiedyś, no nieważne. Po prostu mówię w ten sposób, że znaczy maluję w ten sposób, żeby o, coś takiego może, kurczę, to tak nie mogę takiego koloru zrobić, jakimi tutaj, o może to, no może coś takiego. Coś o czymś takim pomyślałem, mam nadzieję. I okej, i o, takie pociągnięcia. W następnym wejściu to będzie. Poprawię to, tak? Ale popatrzcie, jeszcze to ta plama tu będzie coś niebieskiego, coś ciemniego, bo to jest już teraz za dużo się pojawiło tych jasnych plam, takich bardzo jasnych nawet. O, tu może nawet coś tak. Nie, no tamto z żółtym było. No, będę musiał do tego wrócić, no ale to tak bywa, że. Ale może wiecie co, może o to, wezmę szmatę i przetrę. I tak to malowanie moje wygląda. O, troszeczkę przetarłem. Coś się zrobiło, nawet tak zostawię na razie. Pędzel znowu wyłazi z niego strasznie. Dobra, wezmę inny, mniej wychodzącym włosiem. Albo w ogóle nie wychodzącym. Aha, no i teraz ciemny niebieski. Coś z błękitu, taki błękit paryski. Ten nie paryski, tylko pruski. Trochę tam go bieli dodam. To musi być, o. No nie, jest za surowy kontrast, tak? Od razu widzicie. O to właśnie chodzi, że wysmakować te kontrasty. To nie może być. Jest kontrast, ale teraz fajnie będzie tutaj ciemne z jasnym, z tym, znaczy ciemny, czyli niebieski z jasnym tym pomarańczowym. Będzie fajnie kontrastowało, ale to trzeba odnaleźć. Trzeba odnaleźć jakiś walor tego niebieskiego taki, który będzie ładnie, fajnie grał harmonijnie, leżał przy tym kolorze. O, może coś, o, tu na pewno trzeba będzie dodać tej ultramaryny. O, on musi być cieplejszy, ten niebieski. On nie może być taki zimny. On musi być z tej, o, tu ładniej, lepiej leży. Przy tych oranżach, przy tych pomarańczowych. Mówiłem wam, że kiedyś nie używano koloru nazwy koloru jako pomarańczowego. Mówiono czerwono-żółty albo żółto-czerwony. To jest stosunkowo młoda nazwa koloru. Okej, i tu jeszcze dwie palmy, bo kończy się nagranko. Ojej, szybciutko. Tutaj jeszcze, no nie wiem, może coś rozbielę i może troszeczkę żółty taki. Troszeczkę rozdzielenie nawet tą. O nie, to już za bliskie jest temu, co tu było. Szybciutko zrobię taki. Może taki kolor. O. Ten znowu będzie dobrze leżał przy takim brudnym, takiej oliwce, tak? Przy tym kolorze. Zaraz zrobię jeszcze do tego. Przy okazji, jak mam
brudny pędzel, znaczy pędzel, no to jest takiej farby właśnie takiej w kolorze ciemnym na palecie i szkoda mi tego zmarnować. Za chwilę jak się skończy nagranie, to jeszcze objadę dookoła tą krawędź, tak? Żeby mieć obraz nawet do powieszenia na... Tym bardziej, że będę oprawiał to w takie ramki specyficzne, które, jak wiecie, będą tylko takim z dystansem, taką steweczką dookoła. Ale to już zobaczycie, jak to będzie wyglądało w następnym... W kolejnych nagraniach, kiedy będę oprawiał, wam pokażę w całości obraz. O, na pewno będzie trzeba fajnie coś tam dołożyć takich elementów. Jakiejś takiej może zieleni tutaj. Po prostu, żeby tak jak wam powiedziałem, żeby ten obraz nie był tylko zabawą niebieskiego z tym.